Cześć, ja jestem Weronika i w dzisiejszym co ja czytam, przedstawiam Wam książkę Chąźba Katarzyny Puzyńskiej. Jest to zupełnie nowa powieść autorki, i jest ona fantastyką. Mamy grodzisko, niedaleko jeziora. I poza ludźmi wokół tego grodziska żyją także przedstawiciele tak zwanego czarodziejskiego ludu, czyli między innymi rusałki, czy utopce, czy stolemy. Rzecz więc rozgrywa się w całości w grodzisku i jego niedalekich okolicach. Mamy młodego mężczyznę Strzebora, który jest dosyć naiwny, ale też dobry, którego żona, Bolemira, która jest od niego kilkukrotnie starsza i ogólnie całe to małżeństwo było bardzo dziwne, że zaszło. Ta Bolemira zostaje zamordowana. No i teraz cała sprawa rozchodzi się o to, żeby dowiedzieć się, kto tę Bolemirę. Zabił. Oczywiście podejrzenia padają na Strzebora i on musi uciekać. Druga sprawa to zniknięcie tarczy Jarowita z grodziska. A że Bóg wiosny jest dosyć pamiętliwy, to wszyscy boją się, że ich ukaże, jeżeli ta tarcza się nie znajdzie. Z jednej strony mamy więc Strzebora, który ucieka podejrzany o morderstwo swojej żony, a z drugiej strony zniknięcie tarczy Jarowita. I żeby rozwikłać te zagadki. Kasztelan tego grodziska najmuje Zamira, który jest katem, ale też kiedyś zajmował się wojaczką. Powierzają mu rozwikłanie obu tych spraw. Znalezienie Strzebora i znalezienie tarczy. I to jest w wielkim skrócie. Okazuje się, że sprawa jest dużo grubsza, że zamieszane są w nią istoty z czarodziejskiego ludu. No, i ogólnie mamy dużo takich kryminalnych plot twistów. I teraz o samej książce. Jej budowa jest dosyć charakterystyczna, bo mamy podzieloną ją na gawędy i na anegdoty. Gawędy to będą takie typowe rozdziały. Nie są one zbyt długie, no ale. Ale jednostronicowe też nie są. Natomiast anegdoty są to już bardzo króciutkie teksty, i są to takie dopowiedzenia do tego, co jest w głównym tekście. W trakcie czytania pojawiają nam się drogowskazy. Na przykład tutaj mamy gawędę 20. Zawsze jest napisane, gdzie to jest, jaki miesiąc i jaka data po prostu. Pora dnia i bohater. Tu mamy Dobrowoje. Dobrowoja jest matką Strzebora. Więc tutaj mamy gawędę. Ale po drodze mamy też drogowskaz. Jeśli chcesz wiedzieć, jak przebiegło spotkanie Dobrowoi z Wąpierzem, zajrzyj do anegdoty 14 na stronie 430. Jeśli Cię to nie interesuje, czytaj dalej. Same anegdoty zajmują tyle z książki no i można, można je czytać w trakcie, ale nie trzeba. Można je przeczytać na końcu. Bo one nam dopowiadają pewne rzeczy, ale nie mają jakiegoś większego wpływu na fabułę. A jeżeli mają, to jest to w tym drogowskazie zaznaczone. Mi takie skakanie nie przeszkadzało, jest to urozmaicenie. Na dodatek w e-bookach po prostu klika się na tekst i od razu nas przerzuca do tej anegdoty, później klika się ponownie i od razu wracamy. Wiem, że są też głosy yy, mówiące, że jakby jest za, dużo, za duży chaos yy, yy, w tym, ale no mi się podobało. Dla mnie jest ok. Ja oczywiście przeczytałam wszystkie anegdoty tak, jak miały być. No i, no, tak jak mówię, wpływu na fabułę nie miały za bardzo, tylko tak, żeby. Nam coś dopowiedzieć. No, jeżeli chodzi o plusy, to bardzo fajnie są tutaj y, poprowadzone te wątki kryminalne. Mamy dosyć y, fajne plot twisty, y, że jakby kto okazuje się mordercą, kto okazuje się złodziejem, a kto jeszcze jest całym mastermindem tego wszystkiego, kto stoi nad nimi, kto im zlecał, i y, y, y to jest bardzo fajne. Ja nie jestem jakimś wyjadaczem kryminalnym, ale y, no tutaj y, to mi się podobało. Bo faktycznie się zdziwiłam w niektórych momentach. Natomiast to, czego mi brakowało, to emocji. Emocji u bohaterów. Bo Strzebor. Strzebor jest, ja bym powiedziała, głupiutki. Chociaż oni wszyscy mówią, że on jest dobry, ale naiwny. Ale on czasem się zachowuje, jakby miał nie 10 lat. Więc trochę to tutaj nie jest dopowiedziane, czy on faktycznie coś jest z nim nie tak, czy on naprawdę jest taki naiwny, i wszyscy mówią, że on jest dobry, że on nigdy nie kłamie, i on sam mówi, że on nigdy nie kłamie, ale nie ma tego pociągniętego dalej, że po prostu jest powiedziane: on nigdy nie kłamie i nie wiemy, dlaczego on nigdy nie kłamie. Że on mówi, że mama mu mówiła, że kłamać jest źle. No ale no to widzicie: to jest takie naiwne, nie ma za tym jakiejś głębszej historii. Druga sprawa to romans, który się tam rozgrywa, o którym ja nie miałam pojęcia przez bardzo długo. Dopiero jak ktoś zwrócił inny bohater na to uwagę, to mówi, co? To o to tu chodziło? To, to te ich dyskusje to było to? <grytanie> Więc znowu tak bardzo mało emocji w tym jest. No i właśnie brakowało mi tutaj takiego głębszego przedstawienia tych postaci, ogólnie jakiejś głębi w ich poczynaniach, w tym co czują. Pojawia nam się tutaj wiele demonów z wierzeń słowiańskich. No, i teraz takim demonem zazwyczaj zostawało się po śmierci, i to nie w jakiś miły sposób. Ta śmierć nie, nie, nie mogła być miła. No, i tego tutaj mi brakowało, bo mamy rusałkę, która związana jest z tym grodziskiem. Mamy wąpierza, mamy strzygę, i jakby za żadną z tych istot nie stoi jakaś taka przejmująca historia. Tylko jest powiedziane, że no ta tutaj umarła z miłości. Ale jakby można by było to dociągnąć, żeby zrobić ją żywszą. Historia Marzanny jest też dosyć smutna, ale nie wybrzmiała tak, jakby powinna. Tym bardziej, że są momenty, w których aż się prosi. Bo mamy matkę Strzebora, która poza nim miała jeszcze przybranego syna. I jakby ich miłość tutaj jest pokazana, że jest tak, Super, ale jakby też nie do końca tutaj to wybrzmiewa. Natomiast tak jak mówię, jeżeli chodzi o te wątki kryminalne i o to, że nie spodziewałam się niektórych plot twistów, to, to jest spoko. Ale czuję duży niedosyt. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.